Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale Marisa z Pazurem. W dzisiejszym filmiku, nie tak jak zwykle, nie będę robić pełnego mani, nie będę pokazywać od początku do końca, jak zrobić mani tytanowe. Natomiast mam dla Was kilka trików i porad, w jaki sposób uratować jakieś takie drobne problemy, które mogą powstawać, zwłaszcza przy kładzeniu topu, co zrobić, aby ładnie się błyszczał, co zrobić, gdy na przykład zakleją nam się buteleczki na amet i nie dadzą się otworzyć. Takie triki mam dla Was dzisiaj w tym filmiku, więc jeżeli taka tematka Was interesuje, to serdecznie zapraszam. A kolory, które mam na obudunach, będą podane w opisie tego filmiku na dole. I od razu bez zbędnych wstępów powiem Wam, że chyba najczęstszym problemem jest problem zaklejonych buteleczek. Buteleczki od bazy i buteleczki od topu. I co zrobić, aby pozbyć się takiego problemu? No tutaj nie polecam kombinerek. Kombinerki to jest pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, żeby odkręcić taką zaklejoną buteleczkę. Ale naprawdę szczerze nie polecam, zwłaszcza jeżeli buteleczki są szklane, ponieważ można sobie po prostu zrobić krzywdę, te buteleczki mogą pęknąć. No tak, co zrobić, aby buteleczki się nie zaklejały? Przede wszystkim trzeba o nie troszeczkę dbać. Trzeba wiedzieć, że nasza baza czy top jest to po prostu produkt bardzo klejący i jeżeli przy ocieraniu pędzelka, tak jak pokazuję tutaj na ekranie, trochę bazy pojawi się tutaj na górze, na tym kapturku, to z czasem, w momencie kiedy zakręcimy buteleczkę, to po prostu ona się sklei razem z naszym pędzelkiem. Dlatego bardzo polecam dosyć ostrożnie ocierać ten pędzelek i raczej o wewnętrzną stronę buteleczki. Kolejnym ważnym punktem jest to, aby nigdy nie stawiać korka do góry nogami, dlatego że cała baza czy top, który znajduje się na pędzelku, po prostu spłynie do dołu i w efekcie, w momencie kiedy założymy z powrotem ten kapturek, zaklei nam całą buteleczkę z powrotem. Jest to może jakiś taki minimalny szczegół, ale naprawdę warto o tym pamiętać. Bardzo ważne jest, aby po każdym użyciu przetrzeć wierzch buteleczki z resztek naszej bazy czy topu, najlepiej wacikiem bezpyłowym i po prostu usunąć te resztki, które znajdują się na samym wierzchu. Oprócz tego polecam Wam jeszcze jeden trik, którym jest posmarowanie szyjki buteleczki kropelką olejku. Pozwoli to na to, że w momencie, kiedy ten olejek wejdzie w te rowki naszej szyjki, ten korek później, nawet jeżeli zostawimy troszeczkę bazy bądź topu na wierzchu buteleczki, ten poślizg, który będzie miał nasz korek, pozwoli na to, żeby łatwiej otworzyć całą buteleczkę. Kolejnym trikiem, który mogę Wam polecić, jeżeli bardzo często zdarza się Wam, że baza Wam się zaklei, jest po prostu nie dokręcanie buteleczki do samego końca, do oporu. Radzę Wam zostawić na przykład, no nie wiem, pół obrotu otwartego, pół obrotu luźnego. Pozwoli to na to, że po prostu następnym razem, jeżeli zdarzy Wam się, że buteleczka będzie zaklejona, będzie Wam łatwiej ją odkręcić, ponieważ będziecie mogli ją zakręcić w dwie strony. No dobrze, natomiast co zrobić w momencie, kiedy mamy już zaklejoną buteleczkę, w jaki sposób sobie z tym poradzić? Ja bardzo polecam trik z gorącą wodą. Należy taką naszą zaklejoną buteleczkę po prostu zanurzyć prawie w całości w bardzo gorącej wodzie i odczekać naprawdę kilkanaście minut. W tym czasie ten klej powinien się rozpuścić i taka buteleczka powinna się dać bez oporu później otworzyć. Podobnym trikiem będzie użycie suszarki. Generalnie chodzi o to, żeby ciepło rozpuściło po prostu tę zeschniętą bazę bądź zeschnięty top i spowodowało łatwiejsze otwarcie naszej buteleczki. W dalszej części mam dla Was kilka trików na temat topu, w jaki sposób sprawić, aby był on fajny i błyszczący za każdym razem. Pierwszy trik to jest taki, że po wypolerowaniu i wypiłowaniu paznokci nie kładziemy bezpośrednio od razu na nie topu. Jest to, uważam, błąd, ponieważ on po prostu się nie utwardzi, bądź utwardzi się w brzydki sposób. Nie zapominamy o dodatkowej warstwie aktywatora. Aktywator jest tą substancją, która utwardza nasz top. I w momencie, kiedy będzie go niewystarczająca ilość, to ten top po prostu się nie utwardzi, bądź utwardzi się dosyć brzydko.
Więc po wypiłowaniu, wypolerowaniu paznokci pamiętamy o tym, aby położyć jedną cienką warstwę aktywatora i w zależności od producenta, w zależności od tego, jak ten aktywator jest mocny, należy chwilę odczekać. Chwila oznaczać tutaj może pomiędzy 1-2 minutami aż do 10 minut. Tak jak mówię, każdy producent zaleca inny czas i należy się tego trzymać. Zazwyczaj wszelkie problemy, które wynikają z niewyschniętego topu bądź brzydko położonego topu, odnoszą się po prostu do niewłaściwego wymierzenia czasu, jeżeli chodzi o czas między położeniem aktywatora a topem. Jest to kwestia trochę wypracowania. Każdy producent ma trochę inny czas, każdy producent trochę inny ma aktywator, dlatego jest to, tak jak mówię, kwestia wypróbowania niestety na własnych paznokciach, ale po kilku razach na pewno można dojść do tego, w jaki sposób najlepiej kłaść właśnie te produkty jeden po drugim. Tutaj jak widzicie, ten top wygląda na bardzo, bardzo mokry, bo on jest jeszcze mokry. Tak właśnie wygląda on w momencie, kiedy jest jeszcze nieutwardzony. Taki top potrzebuje chwilki, aby się utwardzić. Polecam również przy pierwszej warstwie topu zawsze ocierać pędzelek o wacik bezpyłowy, dlatego że resztki aktywatora, które znajdują się na paznokciach, mogą zostać przeniesione do buteleczki z topem i nie tylko utwardzić nam cały pędzelek, ale również zniszczyć całą buteleczkę topu. Więc lepiej jest nie być oszczędnym i naprawdę zawsze obetrzeć resztki tego topu z pierwszej warstwy o wacik bezpyłowy, niż po prostu zniszczyć całą buteleczkę topu. Pierwsza warstwa topu, jeżeli było wystarczająca ilość aktywatora, wysycha czy twardnieje naprawdę prawie momentalnie. Jak widzicie, te małe takie zmarszczki na paznokciach. Oznacza to, że top jest już twardy i suchy, więc mogę przystąpić do położenia drugiej warstwy topu. I przy drugiej warstwie nie muszę się już tak bardzo stresować. Pierwszą warstwę zawsze kładę naprawdę dosyć szybkimi ruchami, bez jakiegoś tam starania się, miziania tak zwanego po paznokciach, ponieważ im więcej będziecie miziać, tym gorszy będzie efekt, wierzcie mi. Jeżeli gdzieś zdarzyło Wam się pominąć kawałek paznokcia i gdzieś brakuje Wam topu przy pierwszej warstwie, to lepiej to zostawić i położyć kolejną warstwę na to, niż powrócić i po prostu miziać po paznokciach, ponieważ no niestety to są produkty, które działają bardzo szybko, to jest chemia, więc ten pędzelek naprawdę może się bardzo, bardzo szybko stwardnieć i no niestety wtedy to już jest kaplica. Druga warstwa topu zazwyczaj schnie troszeczkę dłużej niż pierwsza warstwa, dlatego tutaj ważne jest to, aby po prostu nie używać dłoni i dać temu topowi wyschnąć na powietrzu, wyschnąć po prostu w swoim tempie. Może zdarzyć się tak, że w momencie, gdzie położyliście tego topu troszeczkę więcej, będą miejsca, gdzie ten top nie chce kompletnie wyschnąć. Wtedy można lekko przeciągnąć aktywatorem właśnie w tych miejscach, gdzie widać, że ten top jest naprawdę jeszcze mokry i spowoduje to natychmiastowe wyschnięcie, natychmiastowe stwardnienie tych miejsc, które dotychczas były mokre. Kolejnym problemem, który może się zdarzyć, są takie białe plamy na paznokciach. Pojawiają się one w momencie, gdy top był jeszcze nie do końca suchy, nie do końca stwardniały, nie do końca wyschnięty, a nasze dłonie miały kontakt z wodą. I sposobem na to jest po prostu położenie aktywatora na te miejsca, gdzie widać tą białą powierzchnię. Jeżeli aktywator nie pomoże, no to wtedy trzeba niestety spiłować wierzchnią warstwę topu, nałożyć jeszcze raz aktywator i położyć top jeszcze raz od nowa. Ale zazwyczaj z tego, co ja zaobserwowałam, położenie aktywatora na właśnie takie białe plamy naprawdę działa cuda i jak widzicie, wszystko zniknęło, ten top wygląda naprawdę super rewelacyjnie i wygląda wszystko normalnie.
Kolejnym problemem, który bardzo często się zdarza, to dotknięcie mokrym topem paznokci gdzieś o jakiejś rzeczy, o ubranie i po prostu zostawia to takie brzydkie ślady. Ten top nie wygląda jak taka tafla szkła, tafla wody, tylko widać po prostu takie ubytki. Jedynym sposobem, aby się czegoś takiego pozbyć, jest niestety spiłowanie wierzchniej warstwy topu i nałożenie topu jeszcze raz. Można spiłować naprawdę bardzo delikatnie, można to zrobić bloczkiem polerskim, jeżeli macie bloczek polerski taki o dosyć niskiej gradacji. Ważne jest to, żeby dosyć dokładnie spiłować wszelkie błyszczące miejsca do tego momentu, aby po prostu paznokieć był kompletnie matowy i wtedy można, tak jak powiedziałam wcześniej, od nowa nałożyć top, czyli nałożyć cienką warstwę aktywatora i dwie warstwy topu. Kolejnym bardzo częstym problemem przy mani tytanowym są popękane paznokcie. Ja tutaj pokazuję pęknięcie, które powstało mechanicznie. Uderzyłam tym paznokciem o lodówkę chyba, czy o coś i brakuje mi też rogu. Ale bardzo często pojawiają się właśnie pęknięcia, bądź taka pajęczyna na paznokciach przy mani tytanowym. Tutaj mogę Wam powiedzieć, że są dwie przyczyny, czemu tak się dzieje. Przyczyna numer jeden to zbyt mało warstw i zbyt cienko położony tytan i jest to kwestia wprawy, kwestia zbudowania odpowiedniego apeksu i zbudowania paznokcia. Jeżeli potrzebujecie trochę wiedzy na temat, w jaki sposób odpowiednio budować paznokieć, to zapraszam na mój kanał, mam dużo filmików właśnie na ten temat. Problem numer dwa przy pękających tytanach to po prostu stare produkty. A przez stare produkty mam tutaj na myśli produkty, które były używane przez dłużej niż kilka miesięcy. Może to być między 4, 6, 8 miesięcy. Tutaj różna jest żywotność tych produktów w zależności od producenta, ale naprawdę zwróćcie uwagę na to, kiedy zakupiliście Wasze produkty, ponieważ jeżeli zdarzy się Wam, że top tworzy Wam taką pajęczynę, bądź tytany się kruszą i pękają, to zazwyczaj jest to wina naprawdę starych produktów. Warto zwrócić na to uwagę. A tutaj chciałam Wam pokazać te kolory, które mam na mojej prawej dłoni. Bardzo mi się one podobają. Są to kolory z limitowanej serii od Revela. Jak wiecie, jestem fanką tych kolorów Revela i produktów Revela ogólnie. Nie wszystkich, ale ich pudry są naprawdę rewelacyjne. I jeden z tych pudrów jest pudrem, który zmienia kolor pod wpływem temperatury. Jest to naprawdę super fajna sprawa. Mi bardzo się podoba taki efekt. Tutaj próbowałam pokazać, w jaki sposób to wygląda przy kostce lodu, ale niestety za mocno to nie wyszło. Dlatego dzisiaj jest bardzo ciepło tutaj w Anglii, gdzie ja mieszkam, dlatego moje ręce były naprawdę bardzo ciepłe. Musiałam się posłużyć naprawdę bardzo zimną wodą i kostkami lodu. Tak wygląda ta przemiana. Najfajniej wyglądają takie pudry, które zmieniają kolor w okresie właściwie jesienno-zimowym, zwłaszcza jeżeli mamy troszeczkę dłuższe paznokcie, to wtedy pojawia się taki naprawdę naturalny kolor, naturalny efekt ombre. Tak jak widzicie tutaj, wygląda to naprawdę fenomenalnie. Ja się z Wami już żegnam właśnie tym tematem paznokciowym. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania moich filmików i do zobaczenia w kolejnych filmikach.